Pytacie mnie w listach, jakie siodło wariacie do tego gravela. Pytacie mnie w listach, a jakie te spodenki, co na te ultra, żeby tyłek nie bolał. A jak bike fitting zrobię, to czy dupa nie będzie boleć? Jak po 100 km boli? Na proste pytania nie ma prostych odpowiedzi, moi drodzy. Mianowicie oczywiście, jeżeli mówimy o długich dystansach, jeżeli mówimy o ultramaratonach, jeżeli mówimy o pokonywaniu długich tras, no to prędzej czy później ból 4 liter spotka każdego. I oczywiście powierzchowne zerknięcie w Google wypluje wam oczywistą odpowiedź. Musisz mieć odpowiednio dobrane siodełko. Musisz mieć odpowiednie spodenki z odpowiednią wkładką. Musisz mieć dobrze dopasowaną pozycję. To wszystko jest prawda, moi drodzy. To wszystko jest prawda, ale nawet najlepiej dobrane siodło, nawet najlepiej dobrana pozycja i nawet najlepiej dopasowana wkładka nie gwarantuje wam absolutnie, że ból tyłka się nie pojawi. Bo prędzej czy później się pojawi, prawda? Dlaczego się pojawia? Pojawia się dlatego, ponieważ wielogodzinny kontakt naszej skóry z siodełkiem powoduje tarcie, a po tarcie powoduje obtarcia, powoduje zaczerwienienia, powoduje uszkodzenia skóry, uszkodzenia naskórka, powoduje stan zapalny, powoduje odparzenia i całą masę problemów w dalszych etapach z tym związanych. Zatem, co robić, moi drodzy? Co robić? Kilka sposobów, jak zredukować owe uszkodzenia i kilka sposobów, a właściwie czynników, na które warto zwrócić uwagę, które negatywnie wpływają na cały proces uszkodzeń i będą powodowały coraz większy ból i dyskomfort. Zatem, moi drodzy, po kolei. Czy ja bym sobie mógł tutaj przejść gdzieś na bok? Chyba nie. Zatem oczywiście, że numer jeden to będzie wkładka, a to będzie... Jak mi jakieś kleszczury wejdą tam, gdzie nie trzeba, wyracam się. Oczywiście, że spodenki, wkładka i pozycja mają znaczenie. Natomiast, no umówmy się, spodenki, powiedzmy to, nawet polskiej firmy, marki, która ma już swoją renomę, od lat jest na rynku, prawdopodobnie w zdecydowanej większości się sprawdzą i nie będzie z tym problemu. Zagraniczne marki, renomowane, znane, również się sprawdzą. Ja najczęściej, najwięcej mam par spodenek z Martą Bańka, mam też z Raso i nie widzę problemu, żeby jakiekolwiek obtarcia się u mnie pojawiały. Spisują się generalnie znakomicie. Miałem kilka par, powiedzmy to, polskich marek i zagranicznych, trochę bardziej budżetowych, trochę tańszych. I tutaj faktycznie było tak, że tu uwierało, tam obcierało, tu trochę było niewygodnie, bo wiesz, ten dyskomfort się pojawiał przy dłuższych trasach, więc ma to znaczenie, ale to też nie jest jakiś rocket science. Podobnie jest z siodełkami. Oczywiście jest kilka rozmiarów, ale w bardzo prosty sposób można to dopasować, można udać się do sklepu. Bike fitting to jest ogólne ustawienie pozycji, drogie, kosztowne, nie dla każdego, nie zawsze warto, natomiast w renomowanych sklepach rowerowych powinni wam przyrządem do pomiaru po prostu wskazać, jakie siodełko będzie dobre. Można wypożyczyć sobie siodełka testowe, sprawdzić różne rozmiary, sprawdzić, jak będzie się jeździło na każdym. Można metodą prób i błędów. Ja jedynie zauważam, że siodełka wyprofilowane z tą dziureczką w środku lepiej się sprawdzają na dłuższych dystansach, niż ażeli tej dziureczki nie mają. Natomiast moje Bontrager Montrose najbardziej, to jest wersja comp, najbardziej podstawowe, najtańsze jeżeli chodzi o model Montrose, no i jest ok. Co ciekawe, mam dokładnie takie same siodło, dokładnie ta sama marka, dokładnie ten sam model, dokładnie ten sam rozmiar, tylko że najwyższy model, wersja Pro, karbonowa, no i co? Nie jest tak wygodne, więc nie zawsze najdroższe siodełko musi być najwygodniejsze. Zatem numer jeden, moi drodzy. Oczywiście istotna rzecz, wkładka, siodełko, pozycja, owszem. Natomiast przejdźmy dalej, przejdźmy do konkretów. Numer dwa, czyli krem na wkładkę. Ja kojarzę dwie najbardziej popularne firmy.
Trochę się różnią konsystencją te kremy, ale generalnie właściwości mają te same. Krem, który stosowany regularnie, będzie powodował, że to trochę tarcie będzie mniejsze, więc obtarcia pojawią się później, zaczerwienienie skóra pojawi się później i uszkodzenie naskórka może pojawić się nieco później. Także opóźnia proces destrukcji. Krem stosowany na wkładkę. Warto również wiedzieć, że krem stosowany na wkładkę, czy też na skórę bardziej, ale to jest jedno i to samo, stosowany regularnie, nie tylko raz na rok, jeżeli mamy jakieś ultra, tylko stosowany regularnie, powoduje, że nasza skóra jest bardziej sprężysta, jest lepiej odżywiona, nie wiem, czy tak można powiedzieć, aczkolwiek no, stosowanie regularne kremu powoduje, że po prostu nasza skóra ma pozytywne działanie wpływ na naszą skórę i koniec, kropka. Natomiast, coś jeszcze miałem powiedzieć. Krem na wkładkę pozytywnie wpływa na naszą skórę i warto go stosować regularnie. Nie tylko od święta, od dzwonu, jak mamy do przejechania ultramaraton. To już powiedziałem. Dobrze, kolejna kwestia. Najważniejsza. Każdy swoje dupo godziny musi na siodle wysiedzieć. No nie ma zmiłuj, nie ma drogi na skróty. Ja też cały czas jeżdżę w tych samych spodenkach, jeżdżę na tym samym siodełku, na tym samym rowerze i też zauważam, że po roku takiego tłuczenia długich dystansów już zupełnie ten komfort na siodełku jest inny. Więc dupo godziny trzeba jeździć, wyjeździć, wyjeżdżać, siedzieć. I się człowiek przyzwyczai, dupa się przyzwyczai, tyłek się przyzwyczai. Dupa i tyłek to chyba jest to samo. Człowiek do wszystkiego się potrafi przyzwyczaić, tyłek także, skóra także, więc czym więcej jeździmy, tym bardziej jesteśmy odporni na odparzenia, na uszkodzenia i tak dalej. A jak wiemy, osoba początkująca, która powiedzmy to swój życiowy rekord to 60 km i 3 bomby, nagle rzuci się na 300 km, to prawdopodobnie obetrze sobie wszystko, co jest do obtarcia, tam będzie się krew lała, tam będą pęcherze, te pęcherze będą pękać, no dramat będzie niesamowity, przez 5 dni na rower nie usiądzie. Więc stopniowo, malutku, wszystko w swoim czasie. To jest kolejny punkt. Miało być 5. Jesteśmy na 2. 3. Co tam jeszcze było? No i teraz przejdźmy do kolejnej kwestii. Oczywiście zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie krem na wkładkę. Możecie powiedzieć, że popularnie stosuje się sudokrem. Sudokrem właściwości ma właściwie zbliżone do takiego kremu typowo przystosowanego do kolarstwa, aczkolwiek sudokrem nie wiem, czy ma w takim samym stopniu właściwości antybakteryjne jak kremy na wkładkę, bo właściwości antybakteryjne kremu na wkładkę spełniają kluczową rolę, bo jeżeli chodzi o podrażnioną skórę, jeżeli chodzi o uszkodzenia naskórka, jeżeli chodzi o zaczerwienienia, jeżeli chodzi o odparzenia, to wszystko się dzieje. Natomiast w kontakcie z całym milionem wylęgarnią bakterii będzie powodować to, wzmażać cały proces uszkodzeń i będzie to działać na naszą niekorzyść. Więc warto zadbać o higienę, więc oczywiście najważniejszą, kluczową sprawą jest dbałość o higienę i zadbać o to, aby te bakterie się nam nie namnażały. Bo właśnie w sytuacji długotrwałej jazdy to właśnie bakterie przyczyniają się w dużym stopniu do pogorszenia naszej sytuacji. Zatem krem, funkcja jego antybakteryjna jest tutaj kluczowa. Nie wiem, czy sudokrem ma funkcję antybakteryjną, ale też nie wiem, czy sudokrem jest przystosowany do kontaktu z odzieżą rowerową, rodzieżą kolarską, a kremy Asosa czy tam inne są. Więc ja tam sudokremu nie polecam. Dobra, wątek kremu mamy załatwiony. Co tam jeszcze miało być dalej? No i teraz uwaga. Czynniki, które bardzo mocno będą negatywnie wpływać na pogłębianie się problemu. Mianowicie przede wszystkim wilgoć. Wilgoć spowodowana na przykład opadem atmosferycznym. Jak wiemy, wilgoć jest podłoże wilgotne, to raz, że bakterie rozmnażają się jeszcze bardziej, dwa, oczywiście obtarcia również są potęgowane, uszkodzenia skóry będą potęgowane, więc sytuacja będzie coraz gorsza w sytuacji, gdy na przykład non-stop leje. Ultrasy, zawodnicy z ultramaratonów,
stosują, wożą ze sobą zawsze talk, puder dla bobasków, żeby sobie od czasu do czasu przypudrować co nieco. Podobno działa, nie sprawdzałem, ale to są patenty sprawdzone przez bardzo doświadczonych ultrazawodników, więc wam o tym wspominam. No w sytuacji, gdzie zawody czy tam dystans trwa kilka dni, a opad nie występuje, warto mieć jednak zapasowe spodenki suche, żeby się przebrać. Ewentualnie druga kwestia, jeżeli chodzi o wilgoć, no to nadmierne pocenie się, jest upał, potliwość, to też kwestia właśnie jeszcze pogłębienia sytuacji, więc warto mieć spodenki zapasowe, jeżeli mówimy o jeździe powiedzmy kilkudniowej. No i oczywiście potliwość nadmierna lub też tudzież upał, gorączka powoduje, że z naszego organizmu wydobywa się duża ilość soli. A jak wiemy, sól nie jest naszym sprzymierzeńcem. Więc jeżeli mamy podrażnioną skórę, jeżeli mamy uszkodzenia, jeżeli mamy odparzenia, zaczerwienienia, do tego dochodzi wilgoć, do tego dochodzi pot, do tego dochodzi sól, więc tam już jest naprawdę grubo. Więc trzeba dbać o higienę, trzeba dbać, aby tam w miarę było sucho, komfortowo. I ostatni element, moi drodzy, jedzonko. Czy jedzonko ma wpływ na ból 4 liter? Wydawałoby się, że nie, a jednak owszem, trochę ma. Mianowicie, nie wiem, czy wiecie, aczkolwiek to akurat wiecie z pewnością, że pokonując długie dystanse, pokonując długie trasy, spożywamy dużo więcej jedzonka niż normalnie. Więc nasz organizm, nasza jelita, nasz układ trawienny musi trawić zdecydowanie większą ilość pożywienia. Często to są jakieś produkty przetworzone, często to jest jakieś żele energetyczne, batony, dużo słodyczy, dużo kwasów tłuszczowych, utwardzalnych, więc jest sporo chemii, z którą nasz organizm musi się sobie radzić. No i teraz jest cała gama produktów, które w naszych jelitach fermentują. Są to wszystkiego rodzaju produkty nabiałowe. Są to wszystkiego rodzaju produkty wysokobłonnikowe, są to wszystkiego rodzaju produkty z zawartością fruktozy, czyli owoce. To są produkty, które w procesie trawiennym, które proces trawienny trwa zdecydowanie dłużej, więc one będą bardziej zalegać na naszym żołądku. Nasz organizm będzie potrzebował więcej zasobów, żeby je strawić. No i w procesie trawiennych tego typu produktów wydziela się duża ilość związków chemicznych w naszej dwunastnicy. I ta duża ilość związków chemicznych w naszej dwunastnicy musi w jakiś sposób się z naszego organizmu wydostać. Nie będę mówił wam, w jaki sposób się wydostaje, aczkolwiek są to bardzo nieprzyjemne związki chemiczne. Nie chcę strzelać, bo nie pamiętam, ale jakieś tam związki siarki, związki wodoru, po prostu gazy. No i teraz wyobraźmy sobie. Podrażniona skóra, zaczerwieniona skóra, odparzenia, obtarcia. Do tego dochodzi wilgoć, do tego dochodzi sól, do tego dochodzą jeszcze gazy. I to wszystko w kotle miesza się. No nie ma zmiłuj. Tutaj będzie szczypać, będzie piec, będzie parzyć. No nie ma siły. Więc warto zwrócić uwagę na to, co się je i ograniczyć do minimum produkty fermentujące. Food map to się nazywa, jest to cała gama produktów, których warto unikać, żeby sobie kłopotów dodatkowych nie przysporzyć, żeby procesu całego nieprzyjemnego jeszcze nie pogłębiać. A wracając jeszcze do zapasowych spodenek, bo właśnie mi się przypomniało. Zdarza się tak, że obtarcia, podrażnienia skóry są spowodowane, najczęściej powstają w miejscach, gdzie jest łączenie szwów. Tam, gdzie jest przyta wkładka, tam, gdzie się łączą szwy na spodenkach. Więc na przykład, jeżeli po wielogodzinnej jeździe takowe obtarcia, takowe odparzenia się pojawiły, to warto mieć ze sobą zapasowe spodenki innego producenta. Sprawdzone, przetestowane, które używamy od dłuższego czasu, aczkolwiek innego producenta. Wtedy one będą trochę inaczej uszyte, ta wkładka prawdopodobnie będzie trochę w innym miejscu wszyta, łączenie szwów też może być w innym miejscu i może to dać całkiem sporą ulgę. W przypadku, gdy mieliśmy na łączeniach akurat dość mocne uszkodzenie, no to jeżeli łączenie szwów będzie chociaż centymetr obok, to już odetchniemy. Zachodzi słońce. Pięknie. I to by było 5 punktów na dzisiaj. Chyba to jest wszystko. Wyczerpaliśmy temat. Więcej listów do mnie w tej sprawie nie piszcie. Dziękuję za uwagę. Było miło bardzo i serdecznie. Stoję w błocie i czuję, że mi nasiąka woda do butów. Nie wiem, czy to jest pożądany efekt, ale kisnące stopy w butach to też jest problem, który czasami występuje, no ale trzeba sobie radzić. To nie są łatwe rzeczy, te długie trasy, jak wiemy. Nie jest lekko.
Gdyby wam coś przyszło do głowy, jakie macie sprawdzone metody, techniki, sztuczki, protipy, jak chronić swoje 4 litery przed negatywnymi konsekwencjami długotrwałej jazdy na rowerze, to piszcie śmiało w komentarzach. Nie wiem, co jeszcze by... Dobra, nara, już mi się nie chce gadać. Jadę. Musisz mieć odpowiednio dobrane